Jesteśmy w Katowicach na Intel Extreme Masters 2015. Znajdujemy się teraz w centrum kongresowym przy stoisku firmy Rocket. Jest z nami członek Rocket Team, czyli Wander. Cześć. Cześć. Chciałem, żebyś nam opowiedział, jak się twoja kariera e-sportowca w ogóle rozpoczęła. To znaczy, czy to jest tak, że jeżeli ktoś chce zostać e-sportowcem, chce grać profesjonalnie w gry, to po prostu musi jakieś kroki w tym podjąć? Czy to jeżeli grasz dobrze, to jakoś samo przychodzi i nagle odzywa się ktoś do ciebie i mówi: hej, może przyłączysz się do naszego teamu? Powiem tak, że historia jest długa, tak żeby ją całą opowiadać, to trochę by nam zeszło, ale w skrócie powiem, że nie zaczynałem grać z myślą, że no dobra, będę pro gamerem i mamy od razu treningi, ustalałem wszystko, po prostu grałem sobie dla zabawy z kolegami, tam godzinkę, dwie dziennie, później zobaczyłem, po prostu dobrze mi idzie, mam jakby do tego dryk, można powiedzieć, i zaczęli organizować różne turnieje, LCS w League of Legends, wtedy tak pomyślałem, że no też bym chciał na takich turniejach zagrać i spróbować. I zgłosiłeś się sam do teamu jakiegoś, czy team się zgłosił do ciebie wtedy? Akurat w tej drużynie, mogę powiedzieć, że ja trochę się zgłosiłem do nich i oni do mnie, bo potrzebowali zastępcy na jeden turniej, ponieważ ich stary, dwie osoby z starego składu nie mogły pojechać. I wzięli mnie i Jankosa i wygraliśmy nasz pierwszy turniej, to był DreamHack Bucharest i wygraliśmy na takie drużynie między Copenhagen Wolves czy Millennium, także to był dosyć dobry wynik jak na drużynę, która zagrała ze mną dopiero pierwszy raz i tak powstała nasza drużyna. A jak to jest właśnie w takim graniu, to co powiedziałeś, że zauważyłeś, że miałeś taki jakby dryg do grania, czy twoim zdaniem to jest coś, co każdy może osiągnąć, czy to jest coś, co masz i koniec? Masz albo nie masz? Ciężko mi powiedzieć, bo musiałbym się spytać setki ludzi, jak im idzie, co myślą. Tak, twoim zdaniem, jak myślisz, że to jest, no tak jak, nie wiem, możemy dodać analogię do sportu tradycyjnego, czy to jest tak, że jak ktoś umie grać piłkę od dziecka, to zostanie tym piłkarzem, jak umie grać dobrze, czy to jest coś, co można wytrenować, jeżeli poświęcisz, grając w League of Legends 8 godzin dziennie, czy jesteś w stanie wytrenować taki poziom, żeby być dobrym, żeby grać na profesjonalnym poziomie? Moim zdaniem wszystko da się wytrenować, ale niektórym po prostu łatwiej to przyjdzie, czyli ja będę grał 5 godzin dziennie, załóżmy, mogę osiągnąć ten poziom w miesiąc, a komuś innemu to zajmie 8 godzin dziennie, tak? Czyli mogę powiedzieć, że mam dryg do tego, tak? Bo łatwiej mi to przychodzi, a innym przychodzi łatwiej coś innego, tak? Na przykład ja jak miałem kurs prawo jazdy, to ja po 30 godzinach nadal słabo mi szło, a mój kolega po 10 godzinach już by mógł egzamin zdać, także no, tak to się mówi, niektórym idzie lepiej w każdym innym, w różnych aspektach. A ile masz lat teraz? 21. I zaczynałeś grać w League of Legends już pewnie na samym początku, w 2010 roku, 2011? Chyba w 2011 jakoś, ale pod koniec. Wcześniej grałeś także w inne gry? Jakieś takie multiplayerowe, gdzie drużynowe, czy też wiadomo, czy też jeżeli miałeś jakąś tam interakcję z innymi graczami, czy wcześniej na przykład grałeś w singlowe gry, czy w ogóle nie lubiałeś takich gier? Jak to wyglądało? No ja ogólnie to grałem od małego w różne gry, takie na konsolach, tak dalej, na PlayStation 1, na Pegasusie, a na kompie... Znaczy też grałem różne single typu Diablo 2, to znaczy strasznie dużo grałem, a te takie gry multiplayer to Counter-Strike 1.6 trochę grałem, nie za dużo, trochę tam szło, bo to jeszcze do szkoły chodziłem stale, także nie było tyle czasu. A jeszcze w Dotę trochę. Czyli kiedy zacząłeś grać w LoL, to dopiero była to taka chyba pierwsza gra, tak, z tego co zrozumiałem, w której faktycznie czułeś się dobrze i zacząłeś to grać profesjonalnie, tak? Bo wcześniej nie myślałeś, żeby, nie wiem, właśnie grać, nie wiem, w CS-a, czy profesjonalnie, czy w, nie wiem, w StarCrafta, już tym bardziej pewnie. Znaczy problem był taki, że jak zaczynałem grać w Counter-Strike 1.6, to ta gra już miała 8 czy 10 lat, także ci ludzie, którzy zaczynali 8 lat temu, żebym miał osiągnął ich poziom, musiałbym przynajmniej 3 lata pograć, tak? Tak samo było w Docie, tam już były tak rozawansowane taktyki, ci gracze byli już po prostu zbyt dobrzy, że wiedziałem, że ten poziom jest nieosiągalny dla mnie jako nowego gracza. A w League of Legends wszyscy mieli mniej więcej taki ten sam start, tak, rok czy tam pół roku, więcej nie jest aż tak dużo i łatwiej, po prostu była taka myśl, że łatwiej można pokonać tych najlepszych. To jak sądzisz w takim razie, czy teraz jeżeli jakaś osoba, która gra w League of Legends i czuje się dobra, jest w stanie teraz już po tych kilku latach, gdzie ta gra już jest na rynku i gdzie są profesjonalne drużyny sportowe, czy jest w stanie zostać graczem e-sportowcem, graczem profesjonalnym? Powiem tak, jeżeli ktoś zacznie dzisiaj grać w tą grę, to może za dwa, trzy lata przy dużym nakładzie czasu i oglądaniu turniejów, to ci gracze robią dlaczego, no może półtora, zależy też
z jakim będzie środowisku, może będzie kolegą innego progracza, który mu pomoże i tak dalej, ale tak samemu powiedziałbym, że ciężko jednak. Czy wy macie na przykład jakiegoś trenera, który wam mówi, bo wiem, że na przykład w Docie jest taki trik, gdzie można zobaczyć wszystkie kliki graczy, jak wygląda, jak jest się obserwatorem, czy w LoLu też coś takiego jest i czy macie kogoś, kto wam mówi, co robicie źle, co robicie dobrze, oglądając to, w jaki sposób gracie? Tak, każda drużyna w LCS, czyli w tej lidze europejskiej League of Legends, ma swojego trenera. My mamy trenera, tego takiego pomocnika i współpracujemy z psychologiem, może tak to nazwać, więc mamy też menadżera, więc taki lekki sztab za sobą mamy. Czy uważasz, że to jest potrzebne, że to jest, no bo to jest powiedzmy początek przejścia do takich drużyn tradycyjnego sportu, gdzie faktycznie za zespołem, który gra, wychodzi na boisko, powiedzmy w przypadku piłki nożnej czy koszykówki, czegokolwiek, stoi jeszcze drużyna ludzi, których nie widać w telewizji, drużyna ludzi, która pomaga, która też jakby swoją cegiełkę do tego sukcesu przykłada, czy dla ciebie? Kiedy wcześniej grałeś samemu po prostu jakieś tam randomowe gry, czy grałeś, żeby zdobywać kolejne dywizje w League of Legends, a teraz, kiedy masz możliwość współpracy z takimi ludźmi, kiedy musisz, dołączając do takiego teamu, czy widzisz te różnice, czy to ma sens i czy to ma znaczący wpływ na wyniki? Powiem tak. Posiadanie trenera w League of Legends dla drużyny nie jest aż tak ważne. Może być bardzo pomocne, jeżeli trener jest dobry i ogólnie nie jest tylko trenerem LoL'a, ale też potrafi zmotywować zawodników. Jeżeli są jakieś kłótnie, to ich tam pogodzi, czy cokolwiek zrobi innego, ale nie jest to konieczne. Są drużyny, na przykład SK Gaming, oni nie mają trenera. Mają tylko trenera, ale on tak naprawdę im nic nie pomaga, jest bardziej menadżerem drużyny. Także nie jest to konieczność, ale może być bardzo, bardzo pomocne. Dobrze, a tak poza graniem to coś robisz jeszcze na co dzień innego oprócz grania? Masz na to czas w ogóle? Jak to wygląda? Znaczy tak, nic takiego ciekawego, nic takiego długoterminowego typu szkoła, takiego nic nie robię, tutaj jednak musimy grać po te 8-10 godzin dziennie, a tak to tak jak inni normalni ludzie, czyli czasem sobie wyjdę na miasto, czasem do klubu pójdziemy, czasem pójdziemy na basen, pograć w piłkę, cokolwiek. Czyli nie poszedłeś na studia, zrezygnowałeś z dalszej edukacji dla e-sportu. Tak, no tego się jednak nie da pogodzić, także musiałem wybrać to albo to i wybrałem, tak jak wszyscy widzimy, granie. A czy poza graniem, bo pewnie też gracie online na pewno, czy się też może, nie wiem, spotykacie w jednym miejscu, żeby pograć przy sobie, czy w ogóle potem też jest czas integracji, że właśnie wychodzisz gdzieś tam na miasto, czy na basen, czy cokolwiek, to co wymieniłeś też z kolegami z teamu? Znaczy my mieszkamy wszyscy w Berlinie, w mieszkaniach. Wszyscy w jednym miejscu mieszkacie. Ta liga odbywa się co tydzień. W każdy czwartek, w każdy piątek gramy 2 mecze w tygodniu. Także jakbyśmy musieli latać z Polski co tydzień do Berlina, więc nie miałoby to większego sensu. Także mieszkamy wszyscy w Berlinie, trenujemy codziennie. Mieszkamy 3 osoby w jednym apartamencie, 3 osoby w drugim. Także jesteśmy ze sobą na co dzień. I to jest wygodne dla ciebie, w sensie musiałeś podjąć decyzję, żeby się wyprowadzić, tak? Jak na to spogląda twoja rodzina, twoi rodzice, nie wiem, ktokolwiek, kto jest tobie bliski, czy oni, wiesz, zdziwili się, czy to dla nich uważają, że e-sport jakby zupełnie, że to nie jest rzecz, którą można robić na tej zasadzie? Jak tak na koniec, jakbyś powiedział właśnie, jak wygląda z twojej perspektywy, wiadomo jak to wygląda, jesteś sportowcem, jesteś graczem profesjonalnym, ale jak to wygląda z perspektywy innych osób? Znaczy, ludzie, którzy są w ogóle nie w temacie, na początku będą po prostu zdziwieni, tacy sceptyczni, bo jak o czymśkolwiek nie słyszałeś, to nie widziałeś, to tak, no nie wiesz co to jest, tak dopytujesz się, takie pytania, ale musiałem wytłumaczyć, wiesz, tam rodzicom, babci, dziadkowi, tak, co to jest, tak dalej, no i w jakimś czasie zrozumieli, tak, też na początku nie wyżyli, ale jak, to niemożliwe, no ale czasy się zmieniają i nowe rzeczy można robić w życiu. Dobrze, no to dziękuję w takim razie tobie bardzo serdecznie. No i co, powodzenia, żebyś coraz większe sukcesy osiągał i żeby jak najdłużej kariera trwała, bo potem no, żeby nie przyszły trudne czasy, że tak się wyrażę. Dziękuję bardzo. Dzięki. Aby nie trzeba było zaciskać pasa. Tak, dzięki.